Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Razem z nami w studium biorą udział Łukasz, Dawid, Mieczysław i ja, Władysław. Dlatego, że będziemy studiowali Słowo Boże, które napisane jest pod natchnieniem Ducha Świętego i chcemy szczególnie prosić w modlitwie o dar Ducha Świętego, właściwe zrozumienie i właściwe przekazanie. Skłonimy nasze czoła do modlitwy. Drogi Święty Boże, nasz Ojcze, prosimy, abyś poruszył nasze serca swoim duchem, abyśmy mogli zrozumieć w pewnym sensie tą trudną księgę. Kochany Boże, daj, żebyśmy przede wszystkim mogli zrozumieć, że jakkolwiek, jak daleko byśmy od Ciebie nie odeszli, Ty zawsze wychodzisz nam naprzeciw i zapraszasz nas z powrotem. Jeszcze raz prosimy o obecność Ducha Świętego na naszej lekcji. Prosimy, abyś błogosławił naszych widzów, aby również mogli wraz z nami być zbudowani tym, co będziemy studiować, czego będziemy się uczyć o Tobie. Amen. Amen. Tak jak zostało to już podkreślone, że jest to trudna księga, chociaż wspaniała księga, często określana jako Apokalipsa Starego Testamentu, bo zawiera wiele symboli, które przedstawiają to, co najważniejsze Bóg pragnie przekazać. Niektóre rozdziały są wspaniałe, fascynujące i wierzę, że studium tej księgi również będzie dla chwały Bożej i wielkim błogosławieństwem. Tak jak zresztą tytuł naszego studium jest Wizje Nadziei. Tak, Zachariasz w trudnym okresie przyniósł nadzieję i skierował niezwykle pocieszające słowa. Na czym polegały te pocieszające słowa, które już na wstępie swojej księgi przekazał Izajasz? No tutaj warto zwrócić uwagę, że już od pierwszych słów mamy nagłówek, wezwanie do nawrócenia się, tak? I trzeci, czwarty werset tam, lecz powiedz im, przeczytam, tak mówi Pan Zastępów, nawróćcie się do mnie, mówi Pan Zastępów, ale teraz ta dobra nowina, ja zwrócę się do was, mówi Pan. Tak. Jeżeli się nawrócicie mimo waszych błędów, mimo tego, że i wasi ojcowie nieraz źle postępowali, mimo apeli proroków, jeżeli się nawrócicie, ja również do was się nawrócę. I to jest to wielkie, wielkie pocieszenie, że Bóg zawsze jest otwarty. Zgoda. To popatrzmy tak. Przede wszystkim ta księga dotyczy także służby świątynnej. I na jaką świątynię zwraca uwagę Zachariasz? No, tutaj zwraca uwagę na świątynię w Jerozolimie, która jest odbudowywana. Wiadomo, że to dzieje się z przerwami, gdyż no, w zasadzie pierwsze fundamenty zostały założone w czasie wyjścia, pierwszego wyjścia z Babilonu na dekret Cyrusa w roku 535. Założone fundamenty i dalej jeszcze ta budowla troszeczkę stała, ale potem okoliczne plemiona, narody przeszkadzały w tym. No oczywiście po co Izrael miałby mieć świątynię, prawda? Więc tutaj naród izraelski troszeczkę opadł na duchu. No i to był tutaj problem, więc myśmy już studiowali Ageusza, gdzie zachęcał do tego, żeby odnowić ten zapał, prawda? I Pan Bóg zapewnił, że będzie z nimi. I tutaj też jest też dalszy jakby ciąg albo uzupełnienie tego, co Ageusz mówił. A więc ta świątynia jest w odbudowie.
Oczywiście tam będą listy do Dariusza, króla Medoperskiego już, prawda, do Babilonu, aby odnalazł ten dekret Cyrusa. To czytamy o tym w księdze Ezdrasza też, prawda? A więc rzecz dzieje się w tej mierze, że naród chciałby mieć tą świątynię. To nie jest tak, że nie, ale chciałby mieć tą świątynię i Pan Bóg będzie ich wspomagał, jeśli oczywiście ta praca pójdzie naprzód. No a świątynia to też chyba za chwilę powiemy, czemu miała służyć, bo przecież tak, jak była bardzo ważna dla narodu izraelskiego, to jest istotne. Tak, właśnie to pytanie chciałem też zadać, czy abyśmy na ten temat porozmawiali. Jaki cel świątyni? Po co ta świątynia? No, świątynia pełniła bardzo ważną rolę w historii Izraela w Starym Testamencie. No, przede wszystkim dlatego, że ona była widocznym znakiem obecności Boga w narodzie. Mówi się zresztą, że cała państwowość izraelska, nie tylko nawet kult, tak, czyli kwestie kultyczne, ale cała państwowość była właściwie skupiona na obecności Boga i wszystko działo się naokoło. Nawet w czasach nieco późniejszych, kiedy był Chrystus, to przecież czytamy w Ewangeliach o tym, że tymi, którzy się zajmowali głównie narodem, no, powinni teoretycznie być obok króla faryzeusze, czyli ci, którzy byli skupieni wokół świątyni. Ale co jeszcze jest ważne, no, świątynia nie tylko była takim znakiem widocznej obecności Boga, ale pełniła też bardzo praktyczną rolę. Dlatego, że na przykładzie świątyni Izraelici mieli się uczyć, jaki jest Bóg. Tak? Mieli go poznawać, mieli się uczyć o nim, że Bóg jest czysty, doskonały, miłosierny, ale sprawiedliwy. A z drugiej strony mieli uczyć się tego, jacy sami są w kontakcie z tą świątynią. Więc jakby ta posługa, to składanie ofiar było niezwykle ważne, dlatego żeby ci ludzie, tak jak to zwykle ludzie tego potrzebują, mogli się uczyć, no, że grzech jest czymś złym. Tak. Gdybyśmy taką krótką definicję mieli podać, co to jest świątynia, taką biblijną definicję. To jest druga księga Mojżeszowa, 25, tam 8 rozdział. I co tam jest powiedziane? Zbudują mi świątynię? Abym mieszkał w niej. Abym mieszkał w niej, abym mieszkał pomiędzy ludem Bożym. Czyli krótko możemy powiedzieć, świątynia to jest mieszkanie Boże. Tak. Dlatego, że święty Bóg tam mieszkał i dlatego jest nazwana, a czy inaczej, nazwana świątynią. Świątynia też jako obecność Boża, prawda, sprawiała, że Izrael był narodem. Nie jakąś tam błąkającą się grupą ludzi, ludów, tylko po prostu byli narodem. I tutaj też po niewoli babilońskiej, no to miała być ich, tak mieli się charakteryzować. To miał być naród, a nie jakaś tam błąkająca się grupa. Stąd świątynia była konieczna, aby mogli być uznani przez inne narody. Tak. Że mają Boga, który jest ich królem. Dobrze, proszę bardzo. Warto jeszcze może dodać jedną rzecz, która ma wydźwięk bardziej uniwersalny. No, dlatego, że my wiemy ze Starego Testamentu, że Bożym planem było, żeby Izrael świadczył o Bogu przed wszystkimi narodami na świecie. I niezwykle ważną rolę w tym miała też pełnić świątynia. Jak czytamy o tym, że był czas, kiedy naród został ze swojej ziemi wygnany, prawda? Świątynia została spalona, no to ci, którzy byli świadomi konsekwencji, ci nieliczni wtedy Żydzi, płakali, modlili się. Daniel, który przeglądał pisma, szukał, kiedy wreszcie będziemy mogli wrócić, dlatego że miał świadomość. I jakby w tym kontekście też jest smutne, że ta historia wyjścia z Babilonu Izraelitów była historią nie szybką, ale długą. Historia odbudowy świątyni była historią nie krótką, tylko długą. Czyli ten brak świadomości tego, jak ważna jest świątynia, bo w ten sposób były składane ofiary, grzech był obnażany, ludzie się go, że tak powiem, wyrzekali, prawda, mówili, że to jest złe, a inni mogli patrzeć. Tak, jest bardzo ładnie nawet samej budowy świątyni, szczególnie arki, jaki jest Bóg, że podstawą była arka, ta skrzynia, w której znajdowały się przykazania Boże, a później była ubłagalnia, a na ubłagalni ukazywał się Bóg.
Czyli między prawem a Bogiem jest ubłagalnia. Tak. To jest też piękne poselstwo dla nas. Już podkreślaliśmy ten moment, że świątynia w jakiś sposób kształtowała ten naród. Ale czy ta świątynia miała być tylko dla narodu izraelskiego? Już częściowo podkreśliliśmy, ale ta świątynia również miała szerszy aspekt. Miała służyć innym narodom. No. No, jeśli to miał być kult Boga prawdziwego, Boga, który stworzył to wszystko, Boga, który przebacza, okazuje miłosierdzie, daje łaskę swoją, no to ktoś musiał być odpowiedzialny za to, żeby te wszystkie wartości przekazać innym narodom. Oczywiście Pan Bóg to miejsce wspaniałe stworzył, najpierw poprzez przybytek, prawda, tak zwany Ohel Moed po hebrajsku, gdzie on był przenoszony przez okres wędrówki, następnie poprzez zbudowanie świątyni przez Salomona. No ale też wiadomo, jeśli mamy świątynię albo mówimy o świątyni, to pytanie jest takie, na czym my swą uwagę zaśrodkowujemy, prawda? Czy na jej, na ceremonii, która odbywa się w niej, czy na tym, kto tą ceremonię ustalił. A więc to jest bardzo istotne. Czy w tej świątyni rzeczywiście jest tak, jak Bóg zapowiedział, że będę mieszkał w niej? Czy Bóg zawsze tam mieszkał? Czy przez odstępstwa narodu izraelskiego, no niestety Pan Bóg opuszczał to miejsce. I potem były te zniszczenia. Tak. Już w poprzednim studium, tydzień temu, podkreślaliśmy znaczenie świątyni, że to były pewne materialne rzeczy, ale one wskazywały na pewne duchowe wartości. Już nie chcemy w szczegółach do tego wracać. Są piękne słowa, które w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł nawet nazywa się, przedstawiciel tego narodu, apostołem kogo? Pogan. Pogan, tak jest. Nie tylko. Dlatego ten szeroki aspekt świątynny, no bo też szeroki aspekt jest zbawienia, które jest w Chrystusie. Chrystus umiera za wszystkich. Bóg chce pragnie wszystkich zbawić. I to jest to wspaniałe, co warto podkreślać. W drugim rozdziale Księga Zachariasza wyraźnie mówi o tym, że tutaj 15 werset, w owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają pośród Ciebie. Także jest tu mowa o tym, że to będzie miało też wydźwięk taki międzynarodowy, ogólny. Tak, od kogoś trzeba było zacząć, więc Bóg to najpierw jednemu narodowi przekazał z jakąś intencją, z poleceniem, aby teraz, znając to wszystko, przekazywali. I mamy nawet przykłady w Nowym Testamencie, że jak pewien tam urzędnik królowej Kandaki z Etiopii szukał prawdy, szukał odpowiedzi na pytanie, skąd jesteśmy, po co ja istnieję, w jakim kierunku, no to gdzie przybył? Do Jerozolimy. Do Jerozolimy. Tak jest. Do świątyni, bo tam mógł uczyć się tych prawd wielkich, dlatego ten kierunek był. Łukasz, jeszcze chce. Tak, ja myślę, że warto jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Co prawda to nie jest może sama konkretnie treść Księgi Zachariasza, ale jest pewien ważny aspekt. Otóż często się w środowiskach chrześcijańskich oddziela nieco Stary Testament od Nowego. Mówi się, że to jest stare przymierze, tutaj się mówi nowe przymierze. To było prawo mojżeszowe. Dla Żydów to mamy prawo powszechne, dla chrześcijan. Tymczasem, kiedy się patrzy na Biblię jakby całościowo, jej obraz jest inny. Jest napisane, że wszystko to, co Pan Bóg daje, Pan Bóg nigdy nie działa w taki sposób, że stawia jakąś grupę powyżej innej i mówi, ci są lepsi od was. Oczywiście zdarzały się historie, że trzeba było pokazać przykład, prawda? Tak. Czy rechabici, czy lewici. Były takie przypadki, ale Pan Bóg mówi, ja to daję wam po to, żebyście nie wy tylko z tego korzystali, ale wszyscy, prawda? I tak samo, kiedy patrzymy na prawo Boże, na które się dzisiaj patrzy, na dekalog w taki sposób nieco wybiórczy, to też miało być tylko i wyłącznie częściowo dla nas, częściowo nie dla nas. Czasami mam, słuchajcie, wrażenie, że dokonujemy
jako chrześcijanie czasami takiego, że tak powiem, operacji. Co nam pasuje, to bierzemy, co nam nie pasuje, to mówimy, że to jest stare przymierze. A przecież to było dla błogosławieństwa, dla wszystkich. Jest. Głównym tematem zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu, bo to wszystko jest autorstwo Boga, to jest co? Zbawienie. I dlatego cały Stary Testament mówi, główny temat jest przyjście Mesjasza, który przyjdzie, aby zbawić, i następnie Nowy Testament informuje. Czyli główną treścią całej Biblii jest zbawienie. I tu nie ma podziału na coś, co było, co dopiero będzie. I dlatego w księdze Zachariasza jest taki piękny obraz. Obraz no, tego zbawienia. Jest obraz kapłana Josuego. No i jaka tam lekcja, jaka tam ilustracja jest pokazana? Trzeci rozdział. Jak wygląda ten kapłan Jesua? Jest w brudnej szacie, tak? No, w brudnej szacie. Czego symbolem są te brudne szaty? No, symbolem są grzechów, win. Ale nie tylko kapłana, ale i tego narodu. Tak, bo to jest reprezentant całego tak, narodu. Tak, tak, tak. Ale tutaj jest taka bardzo istotna rzecz, że chociaż te grzechy są widoczne, albo widoczne były, Bóg to stwierdził wyraźnie, to jednak jest tam taka wzmianka bardzo piękna, gdzie Pan Bóg mówi tak, na słowa szatana, niech cię zgromi Pan szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czy w tym jest jakaś gwarancja w ogóle jakiejś kontynuacji? No bo tak, jest zło, jest grzech. I często grzech, zło pokonuje ludzi. Ludzie upadają i ludzie nie nawracają się, nie podnoszą się. Prawda? Ktoś kiedyś powiedział, że święty to ten, który upada, podnosi się i idzie dalej. Tu jest ta wzmianka bardzo istotna, że Bóg wybrał Jeruzalem. Szatan może sobie tam, powiedzmy, różne rzeczy wypowiadać i doświadczać ludzi, robić to, co w swojej mocy tylko może, ale na co Pan Bóg mu nie pozwoli, to szatan tego nie może. I tutaj nasuwa mi się taka myśl, która została napisana w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, gdzie Jan powiedział tak o ludziach, którzy przyjęli Chrystusa, którzy narodzili się nie z krwi, ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To jest bardzo istotne tutaj, na odpowiednik tego, co z takimi ludźmi może się stać, mimo że zbłądzą, zgrzeszą i tak dalej. Pan Bóg prowadzi, Pan Bóg ratuje i Pan Bóg ma moc tylko wyrwać i Pan Bóg ma moc oczyścić. I to się dzieje w świątyni, poprzez obrzędy, i na tym przykładzie, na tej ilustracji, gdzie Pan Bóg pokazuje naród izraelski i tego kapłana, że jest gwarancją oczyszczenia, prawda? Ten kapłan i ten lud. Tak, tu jest, proszę bardzo. Tu widzimy, że ta szata jest zdjęta z niego, że to nie on sam w jakiś sposób tą szatę zrzuca, zdejmuje, tylko jest nie tylko zdjęta z niego, oprócz tego ta nowa szata jest mu dana, prawda? Ale potem mamy aspekt tutaj od piątego wersetu, przepraszam, od szóstego wersetu, szósty, siódmy, że jeżeli będziesz chodził moimi drogami, czy tak jakby idź i nie grzesz więcej, nie czyń tego, co robiłeś, bądź inny, bądź odmieniony. Także przynosi mu odpuszczenie, ale również tak. I wymierne poprawę życia. Tak, to jest wspaniałe, co jest właśnie w trzecim rozdziale. Jest to symbol każdego człowieka. Ta plugawa szata, ta brudna szata, symbol naszej grzeszności, naszej natury grzesznej. I to, co było słusznie powiedziane, że my się z tym nie uporamy. Ale dlatego cała służba świątynna zapowiadała, że ktoś przyjdzie, zapłaci cenę zbawienia, no i nam zaoferuje. Jezus Chrystus też mówił o weselu, o szacie i tak dalej. Jest to dar Boży dla człowieka. Jakich ludzi? Wszystkich ludzi. Dla każdego człowieka. Tylko problem jest jeszcze jeden, że nie wszyscy chcą to zrozumieć i przyjąć.
Chyba, że to jest tak wspaniałe, że niektórym ludziom nawet to trudno uwierzyć, że to Bóg zagwarantował. I dlatego to ładne określenie, zdejmijcie tą szatę z Niego. A moją szatę, już też było podkreślane, teraz dajcie, to jest to, co Chrystus wypracował dla nas na krzyżu Golgoty, zapłacił cenę. Jeszcze Mieczysław, jest króciutka taka myśl, tak. Jest motyw jeszcze kamienia w 9 wierszu. Kamienia, prawda? Gdzie 118 psalm, 22 wiersz, wyraźnie akcentuje te rzeczy. I tam jest powiedziane, kamień odrzucili budowniczowie. I czym stał się ten kamień? Kamieniem węgielnym albo narożnym kamieniem, prawda? Jest tu wyraźnie wspomniana kwestia Jezusa Chrystusa, ale też tutaj jest powiedziane, co na tym kamieniu będzie wyryte. To jest istotne. Ten kamień przynosi właśnie zbawienie, uwolnienie, prawda? Nowe życie. To jest tutaj wzmianka o tym Mesjaszu, która już się właśnie jest zapowiedziana. No i wypełnia się w Chrystusie. Tak jest, że to jest ten kamień, który przyjdzie. Opoka, no, fundament Kościoła oczywiście. Nikt z grzesznych ludzi nie może być tą opoką, tym fundamentem. Jedynie tym, który jest czysty, święty, bezgrzeszny. Łukasz, jeszcze tak. Chciałem coś dodać. Tak, dwie rzeczy, które są też dla mnie uderzające, bo odbywa się ten fantastyczny obraz Jozuego, który stoi przed aniołem Pana. Po prawicy anioła Pana stoi szatan. To jest też bardzo ciekawe, że on stoi po prawicy. Zwykle po prawicy oznacza, że ktoś stoi w obronie. Tymczasem tutaj jest odwrotnie. Pozornie w obronie stoi szatan po prawej stronie, tymczasem tak naprawdę oskarża. Ale piękne jest to, że Jozue stoi taki, jaki jest. To jest to, co mi się też właśnie podoba. To jest chyba taki warunek, że Pan Bóg mi mówi, nie sądź, że te szaty, nawet jak będziesz je prał, one prane powinny być, ale to wciąż będą szaty tylko wyłącznie prane. Izajasz mówi o tym, że nasze uczynki są, prawda, jak szata splugawiona, że my nawet starając się zrobić wiele dobrego, też wszystkiego nie damy rady zrobić. Potrzebny jest nam w tym miejscu Bóg. I jeszcze tylko jedno bardzo króciutko. Anioł Pana, który no, szukając jakby niejako też w kontekście biblijnym pojawia się często to ten zwrot, oznaczając kogoś, kto ma takie prawa jak Mesjasz, więc odczytujemy to jako ktoś, kto stoi na poziomie, kto jest naszym obrońcą. On nie zsyła sądu na szatana. On mówi, niech cię Pan zgromi, czyli mówi, niech cię zgromi Ojciec w dniu, który sobie on wybrał. To będzie dzień sądny, nie dzisiaj. I to mi się bardzo podoba, dlatego że Chrystus pokazuje swoją wielką pokorę i mówi, nie sądźcie przed czasem. Kiedy mówił przypowieść o pszenicy i konkolu, też powiedział, jedno z drugim rośnie, ale nie wyrywajcie zawczasu. Pozwólcie, żeby to Ojciec zrobił, bo On to zrobi najlepiej. Tak. Tu jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. No, przede wszystkim wywyższamy tą opokę, ten, który sprawiedliwość wyjednał dla nas i tak dalej. Ale też rola no, szatana, że oskarża, i to jest metoda szatana, wprowadzić człowieka do grzechu, a potem co diabeł robi? Oskarża. Co diabeł później robi? Pokazać grzech. Tak. I mówić człowiekowi, dla ciebie ty jesteś grzeszny, dla ciebie nie ma czego. Nie ma zbawienia dla ciebie. Nie ma zbawienia, dla ciebie go nie ma wyjścia, ty jesteś grzeszny. I to jest metoda diabelska, wprowadzić nas w grzech, a potem jak nas wprowadzi, to udowadnia, że już teraz dla nas wyjścia nie ma. I dlatego to piękno tu jest w tym przykładzie, że zdejmijcie tą szatę, że jest wyjście. Ktoś przygotował w krosnach nieba, jak to jest ładnie napisane w jednej z pieśni, jest utkana ta szata, którą każdy może otrzymać. Tak. No, ale jeszcze może na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. No dobrze, szatę sprawiedliwości, nie wiem, więc nieważne, jak będę dalej żył, i tak oczywiście tą szatę mi zawsze Chrystus będzie włączał.
Czy to jest obojętnie teraz, jak tą szatę otrzymaliśmy, jakie dalsze życie chcemy prowadzić? Ja to zawsze taki prosty przykład podaję. To jest tak, jak dziecko idzie na podwórko. Jak deszcz pada, błoto, to mama co weźmie? Umyje, wypierze, najchętniej by do automatu włożyła i wyprała, i oczyści, wypierze, ubierze i znów mówi, wiesz co dziecko, a teraz idź dalej to w to błoto. Nie, następnie zaczyna uczyć, jak w tych czystych szatach ma chodzić. Bóg nam daje tą szatę, ale uczy nas, jak w tych czystych szatach mamy chodzić. Jeżeli coś się zdarzy, no to Bóg, dziateczki, nie grzeszcie. A gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika. Ale jako chrześcijanie uczmy się w tych czystych szatach, które są darem Bożym i które jedynie gwarantują zbawienie. Uczmy się w tych czystych szatach chodzić. Dobrze. Jest w liście do Rzymian jeszcze taki tekst, gdzie apostoł Paweł powiedział, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Tak. I teraz tutaj są dwie opcje. Niektórzy mówią, możemy grzeszyć, jest łaska, nie ma problemu. Łaska obfituje, Bóg przebacza, nie jest źle. Ale w kontekście, gdy czytamy ten tekst, to jest wyraźnie powiedziane, łaska obfitowała po co? Po to, że gdy się ten grzech wzmagał, łaska była tak silna, żebyśmy mogli ostać się i dać odpór temu grzechowi, czyli po prostu nie grzeszyć. To jest nowe życie, prawda? Tak jest. Dlatego też w liście do Efezjan ładnie jest powiedziane, że z łaski jesteśmy zbawieni, tak? Żeby się ktoś nie chlubił. Tak. Ale ludzie zapominają o drugim wierszu, tam 10, ale czynem Jego zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków. Czyli zbawieni jesteśmy po to, abyśmy nowe życie prowadzili nowym stworzeniem. Ale zawsze gwarancja zbawienia nie jest po naszej stronie, nie jest po stronie naszych uczynków, ale jedynie dzięki temu, co dokonał Chrystus. Dobrze, to wszystko wiemy. To wszystko wiemy. I teraz powstaje pytanie, no i co z tym mamy zrobić? Jaki kolejny obraz w 4 rozdziale Księgi Zachariasza jest przedstawiony? Tutaj właśnie wraca Zachariasz do tego, co wcześniej. Tutaj można powiedzieć 4:6, ten werset znany. Tak. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Tak? Tak. Tu mamy kolejną obietnicę, że to, co się stanie w nas, to, co się stanie z nami, to nie jest dzięki nam, ale dzięki mocy Ducha Świętego w nas. I tu jest obraz. Tu jest obraz świecznika. Tak. W tej księdze tam obraz jest tych dwóch drzew oliwnych, które mają coś czynić. No ale kogo obrazem jest? I ten świecznik, i te drzewa oliwne. Kogo? No tutaj tak. Przez całe Pismo Święte przewija się ten motyw Bożej mocy. Tak. Słowo Boże byłoby niczym, gdyby napisane zostało ręką ludzką. Znaczy, wartość jakąś by miało. Ale słowo ma wtedy moc, gdy jest od Boga. I to słowo nieraz powtarzało się. I Chrystus wypowiadał, i apostołowie wypowiadali. I my mamy dzisiaj za pośrednictwem Chrystusa możliwość wypowiadania tego słowa. A więc tutaj też w tym rozdziale sprawa dotyczy też i Ducha Świętego. I dotyczy też Pisma Świętego, jako Starego i Nowego Testamentu. Tak. No bo w zasadzie te rurki, które tam są, prawda, podłączone do tego drzewa, tak? No to co one oznaczają? Oznacza to Stary i Nowy Testament. A więc to nie jest tam, że z jednej płynęło więcej, z drugiej mniej. Pan Bóg o tym nie mówi. Pan Bóg mówi, jedno i drugie jest ważne, bo składa się na całość. Tak. Tu warto też jeszcze podkreślić aspekt misyjny. Że i te drzewa oliwne, i ten świecznik, że skoro to wszystko znamy, Pismo Święte informuje, służba świątynna o tym wszystkim informuje, gdzie jest zbawienie, że we krwi baranka i tych symbolicznych, które wskazywały na prawdziwego baranka.
Dobrze. Aspekt misyjny, ale to, o to chciałem zapytać, ale w jaki sposób my możemy teraz ten aspekt misyjny realizować? Przepraszam, bo ja chciałem wrócić. Proszę bardzo. Tutaj również jest mowa o Wysokiej Górze, czyli tak jak budowniczowie Jeruzalem, ci, którzy odbudowali, mogli się spodziewać problemów, trudności, tak i my, ale jest to piękna nadzieja, że ta góra jest jak równina, jeżeli będziemy współpracować, jeżeli Pan Bóg będzie z nami i wysyła nam swojego ducha. Tak, i dlatego też podkreślone swojego ducha, tak jest, i dlatego jest powiedziane, że tą misję teraz przekazywania prawdy o zbawieniu, która tak pięknie zilustrowana jest w służbie świątynnej, a centrum służby świątynnej jest Jezus Chrystus, że tą misję będziemy mogli wykonywać w jaki sposób? Nie wojskiem, nie siłą się to stanie, ale duchem moim. Tak jak jest powiedziane dzisiaj, przed chwilą w kazaniu oczywiście słyszeli. Przynieście to do świątyni, bo tam jest Bóg. Przedłużcie to wszystko. Albo dzięki mocy Ducha Świętego i dlatego ta księga ma taki, tak pamiętam, taki wybitny aspekt również eschatologiczny. Przecież my jako wierzący i Nowy Testament nam mówi, nie tylko Nowy, Biblia nam mówi o tym, że dzieło Boże będzie ukończone dzięki komu? Dzięki komu będzie? Deszcz wieczorny przyjdzie, a deszcz wieczorny jest symbolem czego? Ducha Świętego. Ducha Świętego. Tak jak w Pięćdziesiątnicy było, nie? Pięćdziesiątnica była i Duch Święty stąpił i apostoł Piotr, przepraszam, wystąpił i w jednej chwili 3000 dusz się nawróciło. To musi być powtórzone. Druga pięćdziesiątnica, jeszcze potężniejsza, jak wiemy, też z natchnionego słowa. No, proszę bardzo, co jeszcze? I będzie, na pewno. Ja bym chciał zwrócić uwagę na 10 wiersz tego 4 rozdziału, tak, który jest dla mnie wierszem też bardzo ważnym. Dlatego, że mówi o takim praktycznym aspekcie tego, co Pan Bóg stawia przed nami jako zadanie. Bo tak samo jak Izrael miał pewne zadanie, to zadaniem było pokazać Boga światu i świat do tego Boga przyciągnąć. Tak samo i my otrzymujemy od Boga bardzo podobne zadanie. No, ale to zadanie jest nieco dla nas trudne, bo świat dzisiaj się Bogiem nie zawsze interesuje. Nawet czasami chrześcijaństwo bywa różne, prawda? Można też powiedzieć, że nie zawsze ono wygląda tak, jak powinno wyglądać. I wydaje się czasami, że jest to niemożliwe. I ten tekst jest jakby odpowiedzią na to, co jest niemożliwe, bo mówi, ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela, czyli tego, który jest jednym z dwóch posłanych, żeby prowadzić Izrael do odbudowy Jerozolimy, do odbudowy, przepraszam, świątyni, a przy okazji całej jej służby, całej służby świątynnej. I potem zaraz czytamy te 7 lamp. Tak. To oczy Pana, one przepatrują całą ziemię. Jest obietnica, że to, co nawet dzisiaj może się wydawać niewykonalne, trudne, a nawet niemożliwe, Pan Bóg mówi, to, co dzisiaj się takim wydaje, przyjdzie dzień, że kiedy przyjdzie Duch Święty w Jego mocy, Bóg, patrząc dzisiaj na cały świat, On sprawi, że to się stanie możliwe. I mówi w 14, 2,14, wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Tak jest. Tak. I to jest jeden z najpiękniejszych rozdziałów obok Księgi Izajasza 53 i całej Biblii, a szczególnie te dwa rozdziały, które przepięknie pokazują, na czym polega zbawienie. Kto gwarantuje zbawienie i następnie też i ten aspekt, że jeżeli teraz o tym zbawieniu mamy mówić tak, jak Łukasz powiedział i to w tym obojętnie dzisiaj świecie, że jednak to może być dokonane tylko w mocy Ducha Świętego. No, Zachariasz, przepraszam, również zwracał uwagę na
pewne aspekty, to znaczy aspekty, cośmy już podkreślili, życia, post i tak dalej. I na takie dwie rzeczy wzywał Izajasz, aby pamiętać o czym? Pamiętać o przeszłości, uczyć się na błędach przeszłości, żebyśmy tego nie powtarzali, bo i Zachariasz mówi, że prorocy wcześniej byli, mówili, ale ja się do nich nie mogłem nawrócić, bo oni się nie nawrócili. Wreszcie Izajasz mówi, Zachariasz mówi, no wreszcie nawróćcie się. Wtedy i Pan się nawróci. Pamiętać o przeszłości. No i, a jak powinna wyglądać skrucha, post i to wszystko? No tutaj już prorok Izajasz też o tym mówił w 58 rozdziale na temat postu, bo ludzie lubieli pościć, znaczy lubieli, tak. No przez post uzyskiwali pewne formy postaw swoich, no i uważali, że być może w ten sposób wymuszą jakieś działania na Bogu. Tak. Na Bogu. Czy zbawienie się, jako... Tak, że się oni umartwiają, zbawienie. Panie, Ty popatrz, jak my się umartwiamy, nie jemy i tak dalej i widać to po nas. Tak czasami ludzie myślą, tak się dzieje w chrześcijaństwie też, prawda? Jakiś aspekt takiego zbawienia ze swych własnych uczynków, prawda? Ale tutaj jest wyraźnie powiedziane. I to, że to jest tutaj, to też chyba rzecz bardzo, bardzo istotna, no bo tam przecież budowali świątynię. Tak. Tam przeszkadzano im w tej budowie. Nie sądzę, żeby oni nie starali się tych problemów pokonywać. Starali się pokonywać je. Ale też często jak te dzieci nieporadnie pewne rzeczy robili. Może ich usprawiedliwiam teraz w jakimś stopniu. No bo gdyby nie pojawiały się te zalecenia proroka Zachariasza, czym mają się zająć i czym jest ten post, prawda? Że mają dbać no, tutaj o wdowy, o sieroty, o ubogich, o przychodniów, tak? No i mają oczywiście odwrócić się od tego, co czynili do tej pory złego. No i w zasadzie proste rzeczy. Tak. Tylko posłuchać Boga. On daje siłę i moc do tego i można temu tak. sprostać. Rozpoznamy prawdziwy post po tym, czy zmienia nasze serce i nasz umysł, czy nas zmienia. Jeżeli post się kończy i tak na dobrą sprawę wracamy do tego, co było, to znaczy, że po prostu straciliśmy czas. Tak jest. Post musi mieć jakiś aspekt oczywiście, nie tylko niejedzenia, tak, tylko on coś musi w nasze życie przede wszystkim wnosić. Szanowni Państwo, no wspaniała to lekcja, a szkoda, że nasz czas przeznaczony na to już no, kończy się, ale zachęcamy, aby studiować Księgę Zachariasza, Izajasza 50, czy w ogóle całą Biblię. Aby studiować i szczególnie ten piękny aspekt, że my wszyscy wyglądamy jak ta szata splugawiona, jak ten kapłan w tej szacie, ale ktoś przychodzi i daruje nam szatę sprawiedliwości. Jezus Chrystus wyjednał. I to jest wspaniałe. Tym powinniśmy codziennie żyć, codziennie rozmyślać, studiować i przekazywać to tym, którzy jeszcze nie znają. I dlatego wierzę, że za to chcemy naszemu Bogu podziękować, za wspaniały, niepojęty dar zbawienia. I że to tak jasno zostało w Piśmie Świętym nakreślone, abyśmy z tego daru skorzystali, nie tylko my, ale abyśmy przekazywali tym, którzy tego jeszcze nie znają. Módlmy się modlitwą dziękczynną. Wszechmogący Ojcze, dziękujemy Tobie, że wprost w Księdze Zachariasza mówisz do swego ludu. Nie ma tam nic, co mogłoby być niezrozumiałe, gdy chodzi o życie tych ludzi. Ale też i współcześnie mówisz do tych, którzy chcą Ciebie słuchać. Daj, Panie, by te proste słowa dotarły do tych ludzi, którzy tego pragną. A tacy są. Chcemy, Panie, by Słowo Twoje było nie tylko na ustach naszych, ale przede wszystkim w naszym życiu, aby było efektem nawrócenia. Błogosław teraz ten czas i błogosław, Panie, w ogóle Słowo Twoje
W drogim imieniu Jezusa o to prosimy, a Ty wysłuchaj nas. Amen. Amen. Pragnę serdecznie i uprzejmie podziękować wszystkim miłym słuchaczom, którzy przez internet raczyli brać udział w naszym studium. A przywilejem moim jest zaprosić na kolejne studium, które będzie za tydzień, studium biblijne. Jak sam tytuł mówi, równie wspaniały. Najlepszy dar nieba. Co jest najlepszym darem nieba dla nas? Każdy człowiek powinien być tym zainteresowany. Jeżeli jesteśmy, to bierzmy udział w kolejnym studium, które będzie za tydzień. Ja pragnę także serdecznie podziękować moim kolegom, którzy brali udział w tym studium i wierzę, że cenne myśli wnosili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.